Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym horrorze z Garry's Moda. Jest dzisiaj ze mną Kamil Bulion i Deka. Siemanko. Cześć, hej, hello. Kamil? Kamil, powiedz cześć. Cześć, cześć. No, dobra, ogólnie dostaliśmy, to jest horror mapka, nazywa się Chapter 1. Tak się chyba nazywa, o ile się nie mylę, zaraz wam powiem. Chapter 1, First Encounter Horror Map, tak się nazywa. Tam rok patrzy tutaj. O. Jesteśmy ogólnie detektywami i musimy sprawdzić pewną posiadłość, bo tam coś się wydarzyło i policja jest już na miejscu. Tak więc wchodźmy szybko. Ops. Kto nas sprzedał na psy? Na psy. Bum. Zaczynamy. Ogólnie tu nie będzie żadnych jumpscare'ów, będzie to raczej coś w stylu jakiś story mode i trzeba będzie się po prostu wczuć w klimat, tak więc... Właśnie, to był zwykły dzień. Okej. Okay. Jakiś potwór. Jakiś potwór. I czujesz, że to będzie dobra mapa. Ale mamy limuzynę, zobaczcie. No. Jak on utknął tą oponą, zobaczcie, on utknął tutaj. Nie. Wydaje ci się. Dobra, chodźmy sprawdzić, co jest w posiadłości. Tutaj już są panowie policjanci. Witam. Panowie policjanci. Witam. Czego ci panowie policjanci tak mają takie maski? Bo to są policjanci specjalni. O, a tu jest golf. Golf jedynka. Dobra, tak. Golfik? Patrz, ja mogę wskoczyć tu sobie na to. O, ops. Dobra. Kamil, nie spamuj sprayem, proszę. Chcesz tu wejść? A tutaj co jest po prawej stronie? Nie da się wejść. Nie da się, musimy odnaleźć jakieś wejście. O, panowie policjanci. Jakieś świerszcze są, halo. To są cykady. Jakieś świerszcze? To są cykady. Gdzie ty słyszysz świerszcze? Cykady? No nie słyszysz tego? Nie. Nie, nie słyszę. Coś bardzo irytującego. Boję się tych panów, oni są straszni. Nie, bo to są policjanci, to jest wszystko w porządku. O. O! Ogólnie tutaj jest jakiś potwór, co nie? Investigate the scene. Tutaj, tradycyjnie, na obrazie rodzina. Jasne. Dobry. Na obrazie rodzina, tak. Starszy brat Admirosa. Proszę... Szukać sceny. Co mamy szukać? Sceny. Estrady. Jak tam jest zejście w dół, to będzie pewnie tutaj. A, estrada pod ziemią, coś mi tu nie pasuje. Normalnie. New objective, enter the tunnel. Wow, tu. Serio? To są pralki? Poczekaj. Tak, to są pralki, tylko że to są bardzo... Duże pralki. Nie, bo to chodzi o to, że te pralki po prostu one już są przestarzałe i one są jako mebel, nie jeszcze jako pralka. Już tak są pordzewniałe. Takie są? Pordzewniałe. Pordzewiałe. Zardzewiałe. Może malboraska, albo tutaj Coca-Cola. A tu jest napis Danger tak, Contaminated tak. Area. Dobra. Chodźmy. Wrócimy. Albo nie. Tylko się idę pierwszy. Idź pierwszy. Dobra. Brzmi świetnie. O co ja światło? Wiem. Światło jest wrócimy. Dla słabych. Dokładnie. O, ja tu nie mogę. Wow. Ej, może ja sobie zgłośnię trochę. No nie. Audio. No nie. Znęliśmy. Game volume. No i teraz się zaczyna dopiero zabawa. Ej, serio, możemy się cofnąć? O nie, nie możemy, bo się zapadło przecież. O nie. Nie czułeś tego? Czułem, ale to było troszkę tak... Musimy wyważyć te drzwi, na pewno. A skąd Kamil? Jest? Kamil? Tak? Weź dobra, rozbieg. Rozpędzam się. Weź rozbieg i baranka w te drzwi. Dobra, jazda. Dobra, czekamy, dawaj. Pyk! Nie, to nie jest pełen 94. Chyba nie działa. Coś chyba... Słaby z ciebie, nie tak to miało być. Dobra. Za mną. Jakaś impreza była. Jakaś menelnia, ale Roberta tu nie będą widzę. Jakieś jumpscary? Halo, lampa. Jakby... lampa? Lampa? Nie mogę jej wziąć. Nie mogę jej wziąć. No bo ona se stoi po prostu. O, tu coś jest. Patrzcie, z grobu ktoś wyszedł. Tam na dole. Tak to zamek w Malborku jest. Zamek w Malborku, skąd wiesz, byłeś? No pewnie, to nie raz. To prowadź może. Jak się znasz, to prowadź no, nas. To trzeba. Proszę Kamil. Tutaj trzeba. Weź tam, zrób nam wycieczkę, tam będziesz przewodnikiem.
mimo że jesteśmy pod ziemią, się czuję bezpieczniej niż przy policjantach. No, no, ale to tak, to jest fakt. Proszę, jesteśmy na dziedzińcu głównym. O. Halo? Ale do grobu wchodzimy? Świetna zasypujemy. Halo, nie mogę wyjść! Tak, ty tu zostajesz. Chodźcie tutaj. Coś tutaj? Ciekawego wydarzy. Patrzcie, Michael Jackson. O, Michael Jackson? The Pop King. Pop King, no. Zgadza się, no Pop King. Ktoś tutaj lubił Michaela Jacksona. A co to jest tu na ścianie? A, to jest po prostu... Nie, to jest... Król jest tylko jeden. Start ten. Nie będę nawet na to patrzył. Ej, tutaj coś jest, chodźcie. Co tu jest? Don't open the coffin. He. Trzy otworzyli. Hech. Lecimy? No jasne. Admiral, proszę, pierwszy. Dobra. A coffin to była trumna, czy nie? Tak, tak, coffin to jest trumna. W lewo. Ja w prawo, ratowałem. Tam nic nie ma. Dobra, czyli wiemy ogólnie, że coś było w trumnie i musimy teraz to pewnie odnaleźć. Dowiedzieć się, a raczej co tam ktoś. Było. Nie, co? No nie! To... Find a pair of pillars. Czyli szczypce? Przecinaki? Co? No tak, musimy teraz znaleźć. Pewnie teraz gdzieś są ukryte. Ja znalazłem. Musimy się wrócić. Musimy się wrócić, tak? Co nie? Tutaj... Chodźmy sobie może teraz tutaj... No prawdopodobnie... Co? Co? Nic, chciałem was wystraszyć. Cofnijcie się, tutaj są te szczypce. Właśnie. No bo tak właśnie myślałem, co nie? Wystraszyłem was choć troszkę? Tak. Ty bardziej zaniepokoiłeś, że masz jakiś atak epilepsji. Ja się wystraszyłem. Już chciałem wchodzić na 7-7. Tutaj leżę na kartonie. Gdzie? A faktycznie tutaj leżą. Przygotowali pułapkę na Hankę w tym miejscu właśnie. Halo, mam wcenik, nie kartony! Jedynkę. Weź już ty tam, cicho. Dobra, idzie deka i niesie skrzypce. Skrzypce. Ja i moje skrzypce. Szczypce. Bo on tam mi twerkuje na tyle. Naprawdę, nie poważnie. O nie, uciekajcie! Uratowałem. Nie umiesz tego robić. Wpadły mi szczypce. Puściłeś. Przepraszam. Dobra, ja idę pierwszy teraz. Przepraszam. Tu nic nie ma. Dobra, otwórz ten. No utknął skrzypcami. No. Dawaj, naprawdę? Ten sprzęt. Ja i moje skrzypce. Wygląda to naprawdę. No halo! No halo, otwierać. Halo. O, zadziałało, dobra. Okej, okay, czyli zamek w Malborku skrywa jakąś tajemnicę. Tak. To jest nóż! Nóż! Kosa. Siuda. Ktoś tu zrobił cepuku. A nóż opening. Widelec? Karambit. Opening brzucha? Okej. Okay. opening Kamila robimy. Kamil? Właśnie. Na dechy. Czekam. Już, na dechy. Ale po co nam nóż tak w ogóle? Trzeba go wziąć na pewno. Na pewno? A nie ma tu jakiegoś secret przejścia? Tam na dole coś jest, jakieś rury tam widzę. Może musimy się wrócić jeszcze bardziej. No też mi się wydaje, że trzeba z tym nożem wrócić. O, come on. Mi się wydaje, że trzeba wziąć ten nóż i z nim wrócić. Też mi się tak wydaje. Także idźcie, a będę zamykał. Jeszcze kosa? No okej. Okay. No proszę. Ja już idę. A, dobra. No Kamil! No wskoczysz to! Blokujesz mnie tym nożem, halo! Jak to? Normalnie. Nie da się blokować! Kamil znowu poćwiczył sobie parkura. Dobra, no to teraz gdzie? Bo ja tak się zastanawiam i w sumie nie wiem gdzie. No dalej, bo tam jest chyba więcej tych pokoi, takich jak tutaj, gdzie było napisane te non open the coffin i tak dalej. Dobra, zobaczmy, to sobie posprawdzam może. Tu nic nie ma, okej. Okay. Nie wiem, poszukajmy może. Może do trumny wrzuć ten nóż.
Nie, trumna jest otwarta, no to raczej. Co to było? What? Gdzie, ale dlaczego ten nóż tak się śmiesznie od... No nie, dobra. Nie wiem. Opętany. Tak się... Opętany, tak. A może się tak po prostu odbił. Tak o. To jest w ogóle nóż? Właśnie, przyjrzyjcie się, bo ja się nie przyjrzałem. A tutaj coś jest. My tu byliśmy? Byliśmy, na górę. Z góry zeszliśmy. A to nie jest czasem jakiś taki pilnik, czy coś takiego? Do paznokci w sensie? Do piłowania jakichś drutów, czy coś. No to chyba, żebyśmy użyli szczypcy. Tutaj trzeba to gdzieś, nie wiem, to... Tutaj może przez ścianę się przepiłować, czy coś. Brzy, to tak to chyba nie działa. Dawaj, z Pop Kinga zrób popka, bo ty nie mu tam twarz. Pop King, popek, okej. Okay. Wydaje mi się, że powinniśmy się wrócić do tych wentylacji, nie? Tak? Tak, i tam po prostu tym, bo to na 100% jest gdzieś tutaj. Oj. Dobra. Trzeba pewnie coś przepiłować. To idziemy, nie? W lewo? Czy w... No tutaj nie. Prawo. Rozdzielmy się. A teraz gdzie? Nie. Lewo, nie? Teraz to zobacz, no to gdzie były te nóż? Lewo chyba. Ja pójdę w prawo i się rozejrzę, wyjdźcie w lewo. Dobra, tu znaleźliśmy nóż, okej. Okay. Może trzeba rozpakować te kartony, opening zrobić jakiś. To jest nóż do otwierania właśnie openingów. Czego jestem tutaj sam? Nie wiemy. W ogóle można zgasić latarkę i się nic nie widzi prawie. Gdzie wy idziecie? W drugą stronę, halo. No wróciliśmy stamtąd. Co to za walizka? Coś się wyprowadza. Dokładnie. To jest twoja walizka do łodzi. Dobra, to się wytnie. Jak tam, Deka, znalazłeś coś? No, nie widzę tu nic, żebym miał coś zrobić. Albo te ruły, coś, nie wiem. No w sumie, no nie wiem. A może na górę się musimy po prostu wrócić? No, że tam na górze coś było. Chyba nie. Może tak, właśnie na górze wydaje mi się, że coś, jakieś drzwi pewnie tam są zamknięte. Tak obstawiam. Ale co ma do tego nóż, czy tam kosa? Nóż? No to ma do tego dużo. W razie gdyby nam coś z trumny wyskoczyło, to możemy go nożem dźgnąć. A nie piłuje się tego tutaj? Czego tutaj? Nie, to nawet przejścia nie ma, zobacz. To są tylko skrzynka, nic więcej. Tutaj tak sam, chociaż tu prędzej. Nie, tutaj też. Nie wiem, idę na górę rozejrzeć. Bo tu chodzi o jakąś zagadkę pewnie logiczną. Tylko nie zagadki logiczne. No, to jest najgorsze, co nie? No, obrazek chcę znać jakiś tutaj. Ej, ale jest napisane, że don't open the coffin. A gdzie jest wieko z tej trumny? Nie wiem. Może jest jakaś inna trumna. Poszliście tam do góry? Ja idę do góry cały czas się rozejrzeć. Ej, tutaj coś jest, halo. Gdzie? Są drzwi zamknięte z takim tym, na kartę, może tam nóż trzeba wepchnąć. No tam, gdzie Kamil robił baranka. Tak, tam. Tak! To nie jest nóż, to jest wajka. Geniusze. Ale nóż, wow, najlepszy nóż na świecie. Pyk, drzwi otwarte, zapraszam. A Zmiros mówił, że na pewno nie trzeba się wyjść. No dobrze, gdybym... O, jak ładnie. New object, use the elevator. Okej, okay, czy winda. Mam użyć elewatora? Tu jest winda. Dobra. Ale trzeba poczekać na... Na wszystkich. ...partego. Dobra, tak. Nie działa. A co, już chciałeś nie czekać za Kamilem? Nie działa, naprawdę? Wait for other players. No. Kamil. Co tam? Czekamy na ciebie. Kamil się zgubił. Nie. Się mu drzwi zamknąłem przed nosem. Ja po prostu... Ty chamie! Oddawaj wajkę jedzenie. Już. Jedzenie? Moje. Łapię się. Biorę je ze sobą. Nara. Co ty masz? O nie. Co ty masz ciekawego? Nie. Chipsy? Wiem, jakieś pudełko.
To jest ten kubałek z KFC. Pewnie koniec pierwszej części. Wiaderko z KFC. To pewnie będzie koniec pierwszej części, to tyle w tym odcinku. Nie, co wy? To jest trzyczęściowy... Halo! Wow. Halo! Trzyczęściowy horror. Jak ciebie nie słychać. Wow. No i koniec, umarliśmy. Game over. O nie. Halo? Tam jesteś game over. Dalej. To jest krew? Na zamku w Malborku. Krew! Na zamku w Malborku. O, tu będzie jakaś zagadka, patrzcie. Zamknięte. Find the remaining fuse. Czyli co musimy znaleźć? Fuse. Fuse to jest bezpieczny. Brakujący bezpieczny. Czyli tam jest dalej są drzwi, chyba. Czyli tam trzeba iść. Byk, byk. Brakujący fus musimy znaleźć. Fus. Szukajcie dalej, nie wiemy. Dalej nie wiemy, co było w trumnie. Halo! Wow. Tylko ruła. Michael Jackson, no, trumna Michaela Jacksona na zamku w Malborku. It was a mistake. Ma sens. Czyli to był błąd, czyli don't open the coffin. It was a mistake. Jakiś bezpiecznik? Gdzie ktoś chcesz? Nie. No gdzieś tu musi być jakiś... To nie są bezpieczniki? Nie. Nie, no gdzieś tu leży pewnie, musimy go po prostu... Ja mam teorię. A to? Ej! Próbujcie się wrócić, patrzcie, co się dzieje. Wydaje mi się, że w tej trumnie zakopano Michaela Jacksona. No tak, teraz ja tak samo, mi się tak samo wydaje. Czyli mówisz, że jakiś jumpscare z Michaelem Jacksonem na koniec będzie? Ej, bo tutaj była gaśnica. I trzeba z nią coś zrobić? To jest gaśnica? Tak. Nie, to jest butelka, lol. Znalazłem chyba. Tak? No coś takiego leżało na podłodze, nie wiem co to jest. Albo to są zapałki, albo papierosy. Albo bezpiecznik. No, to wygląda jak właśnie pudełko papierosa. Dajcie, patrzcie. Odsuń się deka. Proszę, no, o, pyk. Papierosy, zapałki, jasne, pyk. Bezpiecznik. Wow. Halo, to? Ej, to już nie było. Coś wyleciało. Open the door, co tam chcecie? Open the door. Puss, carry ragdoll. Wow. Well, proven, I forget stark scream sound, just like any most maps. Well, maybe in GM's Spooky's Mansion. Czyli gość po prostu zapomniał dźwięku. Ale to jakaś taka dziwna plama jest pod nim. Oj! Farby, jakby farby ktoś rozlał. No nie wiem, czy to jest farba. To jest farba, na 100%. To 25%. Dobra, chodźmy dalej, bo tutaj nuda ogólnie. Taka chyba własnej produkcji, bym powiedział. No. New object, start free generator. To Dinda? It lives in the vents. Co? Patrz, tutaj na górze. Widzisz? Gdzie na górze? Gdzie? Nie no, tutaj sobie popatrzeć. Są tam taki podwieszany sufit trochę. Aha. Może tutaj są trzeba baranka. Nie no, tu musisz 3 generatory odpalić jak w Dead by Daylight. Co nie, zamiast 5 to 3 trzeba odpalić. I przecież jak ja zgaszę tą latarkę, to jest ciemno jak... Nie no, nie ma tragedii, coś tam widać. Dupie. Gdzie idziemy? Medhifer only. Tu jest pierwszy generator. Odpalaj. Tak? Odpaliliście? Tak. Na dole pewnie będzie. O nie! O nie! Ktoś próbował radio włączyć? Nie. To zapraszam do mnie. O, co tam radę. Ciekawego? Michael Jackson leci? Tak, Michael Jackson leci. O nie, prawa autorskie. Ja przez chwilę to niekoniecznie. Gdzie? Gdzie to jest? No tu. Nie żyje to jak się oskarży. Właśnie. Teraz tu. Gdzie? Oho! Smooth criminal. Jak to wyłączyć? Halo? Weź tak, zrób takie, te co Michael ten robi takie Ja muszę mu moonwalka zatańczyć. Dobra, no to co teraz? Co, w ogóle ktoś czyta jaki objective teraz mamy zrobić? No jeszcze dwa i pozostałe generatory odpalić. No to przecież odpaliliśmy już chyba wszystkie. Nie, jeszcze jedno chyba, nie? No to ja tu odpaliłem. To ja odpaliłem jednego na dole. No to no ja też jednego odpaliłem. Ej, coś, no był jakiś dźwięk taki dziwny. Chodzi po tych wentach, potwór.
No. Otworzyło się. Otworzyła się ten, winda. Winda? Wow. Ara. Ara. No i co? I potwór był, a my uruchomiliśmy generatory i sam je zrobił, co nie? Nie. Jeśli ciało Michaela Jacksona znajduje się w Malborku, ma sens. O! Gdzie wszystko układa się w jedną całość. To jakaś tajemnica dominatów. Lewo, prawo, jak w CS-ie, co nie? Pyk, pyk. Okej, okay, mamy to sprawdzić ten. O, jasno. O. O, to niezła impreza chyba była. To chyba Robert był, zobaczcie. Tyle butelek, no. Nie? No, to spirytuj się. Podziałają drzwiczki. Idziemy dalej. To już wcale nie jest zamek Malborku, to jakiś gdzieś nas przeniosło chyba. Nie działa. Nie ma przejścia. Ja bym chciał powiedzieć, że my jesteśmy dalej pod ziemiami. No. Może to jest jakiś tajny laboratorium. Na przykład... Hansa Patera! O! Teraz to możemy przejść. O! Dajcie to najbardziej odpowiedzialnemu człowiekowi. Czyli nie tobie. Czyli nie tobie. No właśnie, gdzie ty chcesz? Co ty robisz? Co ty robisz? To trzeba drzwi otworzyć. To trzeba, ja się sprzedam. Ty się nie znasz, ty weź na cymbałkach się nauczy grać najpierw, a nie łomem muzyczki puszczę. Weź te głowę walnij. Które drzwi? Te drzwi? No. Proszę bardzo. Znowu alternatywne wyjście. Tak, bo tu nie będzie żadnych potworów ogólnie. O! Stop! Jazda! Jazda! Boję się, chłopaki. A już nie ma nic strasznego. Boję się. Jak a jak my to jesteśmy w tym? Ja nie umiem pływać. Pralkowni. Pralki są. Ja nie umiem pływać. No naucz się. O, nie ma przejścia, tutaj też nie ma. A wait for other players. Find your way out. Okej, teraz się zacznie zabawa. O! Wystraszyłem się tak troszeczkę. O, znowu trzeba. Ej, tu są wenty! Tu są wenty! O, znowu trzeba znaleźć nóż. Ej, mam wenty. Ja bym nie wchodził. Idziesz, bulion ze mną? Że w wentach będzie nóż. No, nie ma innej drogi. Gdzie my jesteśmy? Halo! Wow, ja nic nie widziałem! Ale nikt ma. Ja nic strasznego w sumie. Szafka z jednej na drugą przeskoczyła. Szafka tylko poleciała. O, jest, drzwi jest. Się zamknęły same. Jak tam Michael Jackson siedzi, ja idę z nim pogadać. Jest nóż. Ty zamknięty. Jest nóż, dobra, to wycofujemy. I są walizki. Jedziemy. Masz ten... Hops. W tych walizkach jest gruby hajs. Albo kamienie. Albo. Albo teczki z YouTube'a. Mm-hmm. Nie wiem, czy dobrze poszedłem. Teczka na Admirosa? O nie. Tam by się znalazło. Tu chyba, o. Takie mam wrażenie, że to gdzieś tu. Tak. Nie. Nie. Nie tutaj. Nie, musimy się wrócić. Nie, spadł. No nie, bo zgubisz go w wodzie. Żyje. Dobra. Ej, no gdzie mamy iść? Nie, tu spadliśmy, halo. Już się nigdy stąd nie wydostaniemy. Wydostaniemy się. Nie, nigdy. Tu przecież. O, tu jest, dobra. Idziemy dalej. O, wyjście, koniec. To będzie koniec pierwszej części, jak ustawiam. Halo. No idziemy i koniec. Nie, znowu wenty. No. O nie. No dobra, coś pierwszy. Czuję, że tutaj... Nie, chyba nie gdzieś źle. Zwłoki czyjeś tam leżą. Nogi, patrzcie, znikną pewnie. Łooo! Widzieliście to? To zniknęły? Mm. Nie, no, coś wciągnęło je. Zasłonił. Był zbyt. No, dokładnie. Oj, bój. Ops.
Idziemy dalej. To jakaś poczekalnia jest. Poczekalnia? O! Kanapa jak w Prejzer. Kolejne wenty. Wow, tu jest coś napisane. Nie, to jest jakiś zwykły napis Hardzimoda, wiesz? Idziemy wentami. O, koniec. Leży tu coś. Gdzie tu widzisz? Tobą, Admirozie. Aha, faktycznie, szczypce. To weźmy je. Może tam coś trzeba będzie otworzyć znowu. Jakieś drzwi na przykład. Na przykład. Albo na przykład, nie wiem co. Windę może? Nie wiem. Tu? Dobra. No do tych wentów chyba trzeba wejść, nie? Mm. Tutaj? Chyba nie. No tu nie byliśmy. Gdzie? Pokaż, gdzie jesteś? No w tych wentach. A w tych? Nie, no byliśmy. Pewnie to trzeba rozwalić. No, nie byliśmy tutaj. Nie? Wow, nawet nie wiedziałem. Ale tam są jeszcze... W lewo idźcie najpierw. W lewo, okej. Okay. O, jest jakiś napis. Bullets don't hurt it, czyli napoje nie ranią tego czegoś. Dobra, to teraz chodźcie tutaj, bo tam nic nie ma. To nie zła wskazówka. O, tu pis... O, proszę. Łom. Łom. O, to pewnie musimy się teraz wrócić? Nie. Zupełnie. Nie będzie to tutaj? Nie. Nie? No dobra, to wracam. Tam były takie deski, co nie? Może trzeba deski rozbić po prostu i przedostać się dalej. Albo ja bym to tu dał, tutaj. O. A. Halo? Tak, słychać. A, dobra. A. Nie, bo klikałem E i ten i... nie działało. I będzie koniec. No. To mówisz trzeci raz. Halo, tak, ale no otwórz się tak. Oj, wszyscy nie żyją! O nie. Wiesz się broni? Ja wiedziałem, że z tymi policjantami jest coś nie tak. Oni wszyscy popełnili samobójstwo. Też nie. No i koniec, ale to była dopiero pierwsza część, co nie? I teraz jest taki, wiesz... Co będzie w drugiej? Czy zobaczymy tego potwora, czy co? A może wyskoczy Michael Jackson i zacznie go? Koniec. Stay tuned for chapter 2. I ogólnie są trzy części tego horroru, więc myślę, że możemy sobie wszystkie zagrać, tak więc... Patrzmy, czy jeszcze coś się wyświetli fajnego? Nie. Nie, no nie. I koniec, tak więc... To byłoby tyle w tym odcinku, trzymajcie się i czekajcie na kolejny odcinek z Chapter 2 First Encounter, czyli będzie pewnie Second Encounter. To tyle, trzymajcie się, elo. Siema. Hello.